Cześć, witajcie w kolejnym odcinku z serii NBA 2K24 My Career. Przed nami pora na kolejny odcinek. Dzisiaj będziemy mieli drugi mecz w pierwszej rundzie w playoffs z Pelicans. W pierwszym meczu było naprawdę super, było bardzo super, bo nie tylko udało się wygrać, ale też w naszym pierwszym meczu w karierze. Mogę to zobaczyć? Nie mogę tego zobaczyć. Nie mogę tego zobaczyć? Nie wiem, bo to teraz troszkę inaczej wygląda niż w sezonie zasadniczym, więc nie wiem, czy mogę to zobaczyć, czy nie, no ale... Ale po prostu w pierwszym meczu w playoffs, który miałem, jak tutaj widać, 33 punkty, 11 zbiórek, 13 asyst, więc triple-double w naszym pierwszym meczu w karierze w playoffs. Szukałem i nie mogłem nikogo znaleźć, że to dokonał, więc zakładam, że jestem jedynym, który tego zrobił. Widziałem, że Mario Johnson był najmłodszym zawodnikiem, który zdobył triple-double w playoffs, miał chyba 20 lat i ileś tam dni, ale no nie zrobił tego w pierwszym swoim meczu w karierze w playoffs, tylko tam chyba w półfinałach konferencji, nie pamiętam, no chyba gdzieś to zrobił, na pewno nie zrobił to w game one pierwszej rundy jakby. Więc to jest taka właśnie rzecz. On też w ogóle chyba był finals MVP jako rookie, jeśli dobrze pamiętam. No nic, więc to już właśnie za nami, więc teraz pora na drugi mecz, w San Antonio. Mam nadzieję, że tutaj też damy radę wygrać i że wyjedziemy do Nowego Orleanu prowadząc 2-0. Nie mam tutaj żadnych questów, a więc możemy już teraz przechodzić do tego meczu, a więc pora na game 2 w pierwszej rundzie tutaj playoffs Pelicans. Pelicans kontra Spurs, pora na game 2. Game 1 był przez większość meczu równy. W miarę trzymaliśmy tam prowadzenie nad nimi, ale i tak no nie byłaby jakiegoś tam blowoutu. Nie było tam, nie wiem, 20-30 punktów przewagi. Tylko w miarę tam około 10 się utrzymywało przez większy czas, więc naprawdę nie była to jakaś dominacja. Też wskoczyliśmy na wyższy poziom, bo na tym od wczorajszego poprzedniego odcinka mam już wyższy poziom. Poziom, na którym nigdy nie grałem, czyli poziom Superstar. Jeśli już pamiętam, to jest chyba Superstar. Ja zawsze zapomnę nazwy, bo potem chyba jeszcze jest Hall of Fame. Ale no Hall of Fame, no nie wiem, czy w tym sezonie będę wchodził na Hall of Fame. Może nie wiem, jakbyśmy byli w finale potencjalnie NBA, to może bym przeniósł się na jeszcze Hall of Fame, a no nie wiem, nie myślałem jeszcze tak daleko, a tym dopiero co zmieniałem na Superstar. CJ był naprawdę dobry w pierwszym meczu i tutaj zaczyna od trójki. Wembanyama, trójka. Wembanyama myli się z trójką. Brandon Ingram. No to jest kopanie CJ'a i znajduje CJ'a. Herb Jones nie będzie rzucał. To, że tutaj muszę uważać na CJ'a, który właśnie tak już przypominam, był najlepszym graczem w tym pierwszym meczu. Kilka ważnych trójek trafia, pomimo że i tak nie wygrali. Ingram trafia. Dobry start Pelicans. Nie mylą się jak na razie. Herb Jones, solidny obrońca, a tym razem fauluje tutaj, więc jego pierwszy faul już dość szybko łapie. No i co, pan minuta gry, a on już ma faul pierwszy. W poprzednim meczu nie było łatwo mi zdobyć aż tak asystę na początku, a tutaj już mamy drugą asystę. Chyba co znajdujemy teraz na tutaj alejupie Sochana, więc mamy kolejną asystę. W poprzednim odcinku bardzo łatwo te zbiórki za to zbieraliśmy. Bardzo łatwo te zbiórki właśnie zgarnialiśmy. CJ rzuca, CJ się myli, ale za to Valanciunas zbiera i Valanciunas się nie myli. No właśnie, więc jak na razie oni nie mają 100% skuteczności, ale za każdym razem kończą z punktami, można powiedzieć. Wembanyama, to jest faul? Nie, to nie jest faul. Nie wiem, czy ten rzut był dobry? Był dobry, dobra, udało się, więc najważniejsze, że trafił Wembanyama. Ingram i nie trafia. No i teraz w końcu jakby kończy się akcja Pelicans bez punktów. Piłka do nas i to będzie wsad. Pięknie, nikt nas nie zatrzymał. Był Zion, był CJ blisko, ale i tak daliśmy tutaj zrobić punkty, a więc mamy pierwsze punkty w tym drugim meczu. I mam też prowadzenie ponownie 8-7. CJ mi to troszeczkę ucieka. Weź się pod kosz. Step back. Mój zawodnik naprawdę strasznie został na dole jakby. Zacznie jakby, no nie wiem, może jak powiedzieć. Ja myślałem, że w miarę to szybko wszystko robię, że go dam radę jeszcze wybronić, ale jednak nie. Wiem.
Kłęba nie ma. Jeszcze szkoda, że do mnie nie poda, bo klikałem mu X-a. Najpierw kliknąłem mu kwadrat, więc może przez to jakby nie chciał już podać, bo najpierw mu kliknąłem kwadrat, a potem X-a. Ingram. Pod kosz, próbuje wejść, rzuca i nie trafia. Keldon zbiera. Myślałem, że pójdzie CJ, więc myślałem, że właśnie będę na to miejsce, ale jednak nie. To nie miał być do Wembiego, ale jeszcze to podałem. Wemby jeszcze nie trafia. Pięknie Jeremy. Piłka naprzód. Ajajaj, nie ma celnego podania tutaj niestety. Dość nerwowo gramy niepotrzebnie na początku, mam wrażenie. Blok. Pięknie i mamy piłkę. Nie trafił już zawodnik. No, takie rzuty łatwe nie możemy nie trafiać, a to właśnie niestety ja zrobiłem. Bardzo nerwowo właśnie gramy, tak jak na razie. Tak niepotrzebnie tak nerwowo właśnie gramy. Wiedziałem, że jestem w słabej pozycji, naprawdę wezwałem Chinasem, więc nie mogę za dużo zrobić. Próbowałem go wytimingować, a nie udało się. Timeout tutaj pierwszy nasz. No, musimy uspokoić zdecydowanie tą grę, bo wygląda to nerwowo, wygląda to jakby nas ktoś gonił, a to dopiero pierwsza kwarta. Musimy troszeczkę się uspokoić, bo no jednak nie znam to potrzebne tak grać nerwowo. Czemu tak musicie do mnie podawać dużo? Jakby chcę troszkę zagrać akcję, w której ja nie będę jakby, może powiedzieć, osobą, która podaje do Wembanyamy. Keldon, nie wiem czemu on nie podał do Wembanyamy, prawda? Jestem Wembanyama w dobrym miejscu i nie wiem czemu nie dostał piłki. Ingram pod kosz, Ingram z pół dystansu, Ingram się nie myli. No nie wygląda najlepiej to jak na razie właśnie. Musimy, nie, musimy coś po prostu zmienić w tej grze naszej. Na razie to ewidentnie nie działa po prostu, co mamy robić. Ta trójka nie miała prawa wpaść, bo nie miałem w ogóle tam zielonego paska możliwego. Herb Jones trójka. Wow, jednak trafia. Byłem przekonany naprawdę, że tak daleko no Herb nie trafi, a jednak. Wtedy jednak trafił. Wembanyama pół dystans. To wpada. Bardzo ważny punkt od Wiktora, który jak na razie najlepiej zaczyna z całego zespołu ten mecz. CJ trójka. Nie trafia, dobra. Faul, dobra, to jest, to było właśnie zamierzone. Chciałem tutaj wpaść troszeczkę na rywala, potem sobie musi ten faul, się to udało. Pierwszy rzut osobisty nasz w tym meczu. Nie przypomniałem sobie, żebym za dużo rzucał w poprzednim meczu. Na pewno coś rzucałem, ale nie przypomniałem sobie, żebym bardzo dużo jakoś rzucał. Znowu dobry screen. CJ nie trafi, ale Valanciunas zbiera niestety. Ajaj, szkoda. Szybka piłka może do Wiktora. Dobrze, pięknie. Spin mówi jeszcze pokazy, który tam naprawdę nie był potrzebny, ale, no, ale dobrze trafi, to jest najważniejsze. Nieważne w jaki sposób ważne, że trafi tutaj Wiktor. Zion pod kosz. Jeszcze CJ tutaj się znalazł w dobrym miejscu, ale nie trafił, ale zebrał, no. Nie wiem, co tam miałem wrażenie, że tam potem go odpuścił za bardzo. Ja byłem za daleko dość, więc jakby liczyłem, że ktoś tam, można powiedzieć, że się zajmie CJ-em, a niestety nikt tego nie zrobił. To nie wpadnie, ale faul jest za to CJ-a, pięknie. To są trzy rzuty osobiste dla nas. Nie, to nie są trzy rzuty osobiste. Miałem wrażenie, że mnie faulował, jak rzucałem za trzy punkty. A, no dobra, nie zauważyłem aż tak widocznie. Myślałem, że byłem za linią, ale widocznie nie. No i tak ważne, że tutaj trafiliśmy ten nasz rzut osobisty. Alvarado prawie stracił piłkę i ta piłka będzie nasz. Pięknie, pięknie, dobra walka Trea Jonesa. To zwykle jest na odwrót, to Hasa Alvarado komuś wybija piłkę, a teraz to jemu piłka została wybita. Jeremy Sochan, pięknie. Bałem się, w jaki sposób nasz zawodnik rzucał tą
tego alley-oopa, także mogli to zablokować, ale udało się to dobrze podać. Mamy czwartą asystę. Kevin Hart nie będzie prowadził żadnej tej trójki. Sochan za dużo zostawił miejsca Trajowi właśnie. Nie wiem, naprawdę nie wiem po prostu czemu. I to jakby już nie widzę pierwszy raz w tej serii. W pierwszym meczu na pewno była jedna taka sytuacja, a to nie jest faul, więc to nie będzie celny rzut. Shot block niestety właśnie. José Alvarado, tamta Ingrama. Brandon Ingram nazwał to moim troszkę z tyłu, można tak powiedzieć. Obiegł sobie troszeczkę i zgarnął te punkty. Ja tak lubię często robić akcje. Trey Jones, ajajaj, nie udało się niestety. Pora da zakryć Herba Jones, nie Herba, Trey Murphy'ego. Ingram nie trafia w głębi, zbiera. Trey Jones. Kłęba nie ma, ale Jup do niego pięknie. Muszę znajdować to, co się jakby najłatwiej znajduje, może powiedzieć. Ale na razie w tym meczu mi się najłatwiej znajduje po prostu asysty. Poprzedni mecz na przykład 5 asyst, ja nie wiem, czy miałem po pierwszej połowie. A teraz 5 asyst mam w pierwszej kwarcie. Po prostu łatwo teraz znajduje, w tym meczu łatwo mi się znajduje asysty. To jest faul Keldona, tak, to jest faul Keldona. My siadamy teraz na ławce. Wracamy do gry, jest 28 dla nas, 35 dla nich, czyli 7 punktów straty. No nie jest źle cały czas, choć wolałbym oczywiście wiadomo prowadzić. Cody Zeller do Camerona Payne'a. Ale ten screen zadziałał niestety, ale jeszcze jestem przy Payne'ie i Payne to trafił. Czemu musiał to trafić? 66% kontestu. Dobrze go wybroniłem, ale i tak znalazł tam miejsce, żeby to trafić. To nie było dobre, ale piłka będzie i tak nasza jeszcze. Weź się pod kosz. Nie dałem radę wykończyć, ale nikt mnie też nie sfaulował niestety. Zająłem podaję do Camerona Payne'a, który wchodzi pod kosz, rzuca, no i trafia, bo mój zawodnik niestety jakby... Czemu on jakby, może tak powiedzieć, nie próbuje jakby, może tak powiedzieć, jakby ten, żeby ten blok się mógł udać, bo taki sposób ten blok się nie może udać, a jest taki sposób, żeby to się mogło udać, jakbym przed od góry tak próbował go, jakby taki, tak jak często mówię, taki przysłowiowy dach jakby zrobić, można powiedzieć, z góry, żeby próbować to właśnie przyblokować, a on tak właśnie to blokuje jakby, no taki sposób, że się nie da, a jak jest się za zawodnikiem, który rzuca, to jeszcze jest właśnie szansa, taki sposób właśnie, jaki mówię, to by zablokować. Aj, Reggie Bullock zostawił tutaj Trey Murphy'ego. Mamy szczęście, bo Trey Murphy jest dobrym graczem, jeśli chodzi o rzuty z dystansu. Szybko Zach tutaj. Może trójka? No jest. Ważna trójka, bardzo potrzebna trójka w takim meczu, w którym gonimy rywali. Chciałem, że będzie rzucał, bo znalazł swoje miejsce, ale rzuca tutaj i nie trafia. I trafiamy, pięknie. Ponownie chciałem jakby ich teraz zmylić, że nie będę rzucał, ale Jupan tylko będę chciał wchodzić pod kosz. Udało się, mamy kolejne punkty. 13 punkt nasz zdobyty. Pięknie, teraz przejmuję tą piłkę. Aj, faul, dobrze, jest, udało się. Właśnie to chciałem, bałem się, że już nie będzie, ale udało się w ostatniej chwili. Mamy faul, mamy rzut osobiste. Może będziemy mieli Mamba Mentality, jeśli trafimy ten rzut. Trafiam pięknie i mamy, dobra, więc przy następnej akcji ofensywnej, jak będzie okazja, spróbuję to włączyć.
No ale Radu mi tutaj uciekł właśnie taki. Wydawało się, że już nie da rady, ale jednak uciekł mi, ale. Ale nie kończy punktami tą akcją, co jest najważniejsze dla mnie. Wejście pod kosz i steal Alvarado, ale ta piłka będzie Benasza. Tak właśnie. A to jest ten Alvarado, dlatego no, on może w każdej chwili coś nagle właśnie taki naprawdę zrobić. Ale jup, do Wembanyamy pięknie i mamy remis, no i super, ponownie mamy remis w tym meczu. Już przed chwilą mieliśmy właśnie tam 7 przynajmniej punktów straty. Mamy ponownie remis teraz, 5 minut do końca pierwszej połowy. Teraz time out biorę Pelicans, nie dziwię się, bo mieli dużą przewagę. Dość bym powiedział, że dużą na standardy tego meczu jak na razie. A ją stracili, więc nie dziwię się, że Willie Green, trener chyba, na pewno ma Green, ale Willie chyba ma na imię. Nie pamiętam dokładnie, ale chyba właśnie Willie Green to jest trener Pelicans. Mam już też kilka sezonowych z trenerem Pelicans. Herb Jones, oddanie, Ingram ma miejsce niestety, ale nie trafił, dobra, widać było właśnie po tym, można powiedzieć, tym markerze tam, tym białym, takie kółko właśnie, bo przez to, że mam momentajty, no to widzimy to. Dobra, nie tak, ale jeszcze możemy to zrobić, jeszcze możemy to dobrze skończyć. Wejście pod kosz, faul, myślałem, że jeszcze dam radę to zrobić. Herb Jones blocking faulem, kolejny rzut osobiste dla nas. Ponownie właśnie, przed poprzednim meczu nie rzucaliśmy dużo tych rzutów, a tu już naprawdę, no to jest nasza ósma próba i tam trafiamy próbę i mamy prowadzenie też 40-39, wychodzimy na prowadzenie w tym meczu. Uwaga CJ'a. Chciałem mu tutaj piłkę wybić, mi się nie udało, Herb Jones. Rzuca, ale jupa, wow, nie ukrywam, że kompletnie jakby mnie... Nie wiedziałem właśnie, co się dzieje, czy on rzuca jakby rzut, że on rzuca, ale to była próba jakby udana bardzo, ale jupa, naprawdę kapitalna akcja. To może wpaść jeszcze i to wpada, pięknie, duża trójka naszego zawodnika. To jest to, co nad czym można powiedzieć pracuje. Pomimo, że widzę, że zawodnik do mnie biegnie, to jak będę pewny siebie do końca i to wypuszczę i tak się skupię w 100%, to i tak może dalej wpaść, tak właśnie jest. Zion trójka, no wątpię, właśnie. Mamy jednak dalej zbiórki naszej pierwszej. Kaldo może podać do Sochana. Jeremy Sochan, to jest duża trójka. I on trafia, pięknie Jeremy. Trójka od Jeremiego, 46-47. To była naprawdę potrzebna nam bardzo trójka. Bo wychodzimy naprawdę już teraz 5-punktowe. Jeżeli próbuję coś tutaj stworzyć w tej akcji. Podanie do Zajana. CJ to jest charging foul. Pięknie, pięknie. Bałem się, że dadzą blocking, ale jednak Wembanyama, że tak padł. No jakby no... Nie zdziwiłem się, gdyby to był szczerze i myślałem, że to będzie blocking foul, ale to jest charging foul i to jest trzeci foul CJ'a już. A to jest bardzo ważne, bo tak już mówiłem to, on był najlepszym ich graczem w poprzednim meczu, więc... Że jak on teraz jest jakby na, no troszeczkę jakby nie będzie miał takich minut właśnie jak normalnie by miał. To jest trójka, ponownie to jest trójka, musi to wpaść. To musi wpaść, po prostu musi wpaść. I to wpada, pięknie, kolejna trójka, stawili mnie wolnego, więc zapłacili za to. To jest kolejna nasza trójka, to jest nasza chyba trzecia na cztery próby, tak, na razie. Ogólnie też 6 na 10 z gry, rzucamy naprawdę dzisiaj bardzo dobrze. Na razie w tej pierwszej połowie rzucamy na dobrej skuteczności. Tylko kombinuję z Valanciunasem właśnie, tak coś czułem, blok Głębiego, no i pięknie. Kolejna trójka i to kolejny raz wpada, 4 na 5 z dystansu, nasz zawodnik odpalił się, jeśli chodzi o te trójki. Wpada każda próba naprawdę teraz. I timeout Pelicans, nie dziwię się, pięknie, nasz zawodnik odpalił z dystansu. W poprzednim meczu, nie wiem, z dwie może trafiliśmy, nie przypomnę sobie za dużo tych trójek, żebym trafiał. A teraz już w pierwszej połowie mamy 4 trafione i też tylko na 5 prób, to jest ważne, więc... Rzucamy na bardzo dobrej skuteczności.
Wiemy tu do końca pierwszej połowy, Trey Murphy. I pewnie jakie Pelicans ostatnio zrobili punkt, naprawdę. Brandon Ingram. Screen do Valanciunasa. To mogą być punkty. A właśnie tak, będą punkty, bo było podane do Valanciunasa. No i tak, mam naprawdę dobre prowadzenie dalej. Naprawdę jest dobrze. Jest naprawdę dobrze, bo ten mecz się nie układał nam od początku za dobrze. Dlatego jest naprawdę dobrze teraz. Uważam na Siege, na Jose, znaczy Alvarado. Kelton dobrze nie rzuca tutaj. Keldon na przeciwko Alvarado i to jest faul Jose Alvarado. Pierwszy, dwa rzuty osobiste dla Keldona. Przy tych wejściach pod kosz jakoś widać, że oni niezbyt, można powiedzieć, umieją trzymać ręce przy sobie. Dużo nas faulują w tym meczu w porównaniu pierwszego spotkania. Niestety Keldon nie trafia drugi tutaj rzut. Ingram. Alvarado tutaj próbuje znaleźć sobie jakieś miejsce. Heptas próbuje też. Tutaj kombinują tak szczerze, wydaje mi się, że Ingram po prostu będzie musiał rzucić i to właśnie się dzieje. Nie trafia, a mamy w końcu pierwszą zbiórkę. Tak właśnie czekałem dość długo na tą zbiórkę. Łęba nie ma i to niestety nie wpada. Myślę, że to rozegram tak, że będziemy mieć ostatnie posiadanie. Valanciunas. Valanciunas, Łęba nie ma, dobra wybrona, ale zbiera się niestety Valanciunas i tym razem też nie trafia. Pięknie, Wiktor. Piękna robota. Ta piłka przejdzie, przeszła i mamy wsad. 27 punktów w pierwszej połowie. Potem jak się zaczęła ta pierwsza kwarta, to się naprawdę tego nie spodziewałem, że będziemy mieli 27 punktów po pierwszej połowie. Przynajmniej, bo jeszcze będzie szansa na jeszcze jeden rzut możemy oddać tutaj. Gram do Valanciunasa, Valanciunas jest faulowany, ale to jest dobry faul Wiktora. To jest dopiero go pierwszy. Dobry faul Wiktora, naprawdę. Dobry faul Wiktora, bym powiedział. Valanciunas jeszcze tym bardziej się to lepszy, jeszcze lepiej właśnie to wygląda przez to, że on nie trafi tutaj. To jest Kira Lewis Jr. Zawodnik, którego niezbyt widziałem na pewno w tej serii, jak na razie. Nie każe właśnie tego zbytnio zawodnika. A to jest trójka i to niestety wpada. No nic, ale i tak. Świetna pierwsza połowa. Zaczynało się najlepiej. Mamy 27 punktów zdobytych po pierwszej już połowie, a więc coś czuję, że dzisiaj będziemy mieli pierwszy 40-punktowy występ w playoffs w naszej karierze. Tak to się, no jednak 13 punktów zdobyć w drugiej połowie to chyba nie będzie nic trudnego dla naszego zawodnika. Mam przynajmniej taką nadzieję. Mam taką naprawdę dużą nadzieję. Ten początek właśnie tak jakby sugerował, że naprawdę ten mecz możemy przegrać. Tak to wyglądało. Nie powiem, że już wygraliśmy, ale na pewno się czuję dużo, dużo pewniej teraz, niż się czułem jeszcze kilka dobrych minut temu. Lakers prowadzą 2-0 z Phoenix, Denver prowadzą 2-0 z Memphis. To myślę, że jest mała niespodzianka, że Denver wygrał dwa mecze z Memphis, w Memphis właśnie. Więc jakby te mecze były w Denver, to jeszcze. A to są dwa zwycięstwa w Memphis i mamy prowadzenie 2-0 i wyjeżdżają teraz, wracają znaczy do siebie. Warriors Clippers 1-1, to jest dla mnie niespodzianka, że Clippers im zabrali już teraz jeden mecz. Nie spodziewałem się sweepa, spodziewałem się 4-1, tylko spodziewałem się, że Warriors wygrają dwa mecze u Ciebie w San Francisco. Oczywiście gdzieś tutaj są jeszcze niespodzianki. No nie wiem, bym powiedział, że największą niespodzianką dla mnie jest to, że po prostu Denver wygrywa dwa mecze w Memphis z Grizzlies, tak bym powiedział. I że właśnie wracałem do Denver prowadząc już 2-0. A my możemy przenosić się do drugiej połowy. Pierwsza była bardzo dobra, więc teraz pora, drugą połowę też, można powiedzieć, zaliczyć do udanych, mam nadzieję przynajmniej, i pora wyjść na prowadzenie 2-0 w tej serii. I możemy zaczynać drugą połowę tego drugiego meczu z Pelicans Playoffs w pierwszej rundzie. W pierwszym zanotowaliśmy triple-double, a w drugim pewnie zanotujemy pierwszy 40-punktowy występ. Ingram, step back. To nie powinno wpaść, ale Valanciunas wyprzedził i Wembanyamę, i Sochana. I to on tutaj tą piłkę by tak dobił, można powiedzieć. CJ, który gra z trzema faulami. Wejście pod kosz i to niestety się nie udało, ale Sochan zbiera? Nie zbiera. Uwaga na Valanciunasa.
Ingram step back, Valanciunas i zbiera niestety Valanciunas i trafia. Ajajaj, ten Jonas jest teraz niestety, to mam wrażenie właśnie, że on jest najważniejszym zawodnikiem w tym meczu dla Pelicans. Poprzednio był nim CJ, a teraz no jest to chyba Valanciunas. Wembanyama niestety nie miał jakby zbytnio, mam wrażenie, pomysłu na to, jak to zrobić. CJ z pół dystansu, CJ trafia. Ajajaj, pamiętam, że w pierwszym meczu my zaczynaliśmy dobrze bardzo drugą połowę, tak tutaj. To Pelikan zaczyna dobrze tą drugą połowę, a teraz mam nadzieję, że mi odpowiemy. I to jest trójka, pięknie. No i to jest najlepsza możliwa odpowiedź. Rzucamy tutaj trójkę i ponownie mamy 8 punktów przewagi. Troszkę ożywiliśmy tutaj, można powiedzieć, publiczność naszą tutaj w tym meczu. Jednak na razie widzieli tylko punkty Pelicans. Zważy właśnie CJ, ale nie powinien tego trafić. Ale jest tu Valanciunas oczywiście, bo kto jak nie Jonas Valanciunas. Naprawdę, czemu on dzisiaj musi grać taki świetny mecz, no nie wiem. Możemy teraz wejść pod kosz i to był prawie... Aj, niestety nie trafił tego niestety. Myślałem, że nasz zawodnik zrobi postera na Ingramie. Tak to wyglądało, jakby się zabierał za to. Ale już tam, no nieważne post, ale liczyłem, że potem trafimy przynajmniej. Zion zbiera ofensywne zbiórki. Tym nas zabijają, tak brutalnie mówiąc. No niestety. Mamy zbiórkę, dobra. Właśnie ofensywny zbiórki to jest klucz do sukcesu dla nich na razie niestety. Może powiem tak, no jakby sukcesu za dużego nie mają dzisiaj. Jeszcze, bo nie wygrali naprawdę, ale no jeśli, wydaje mi się, że to może być kluczowa dla nich rzecz. Keldon, boję się, że on nie trafia przeciwko właśnie Valanciunasowi, tak jest. Ach, myślałem, że on tą piłkę bije, bo tak nie miał jej zbytnio przy sobie, można powiedzieć. CJ trafia, no i... Ajajaj, naprawdę łatwo, za łatwo to tutaj wchodzi i tutaj trafia bez problemu. Ale Jub do nas pięknie. Mamy 32 punkt. Znaleźliśmy sobie tutaj okazję na to, żeby zdobyć punkty. Herb Jones trafia. Pelicans są nie do zatrzymania na początku tej niestety trzeciej kwarty, co mi się bardzo, bardzo nie podoba. To było dość ryzykowne. Keldon Jones, no to powinny być punkty. No i nie wpada, no Keldon podłuje najprostsze rzuty z pół dystansu praktycznie. Tak nie możemy, tak nie wygramy, jak tak będzie się działo. Miss matchup. Uwaga właśnie na to, na latającego Litwina tutaj. No bo on jest naprawdę, no, po prostu mnie denerwuje, naprawdę już mnie denerwuje ten Valanciunas. To jest przesada, jak on łatwo te ofensywne zbiórki, tutaj zgarnia piłka prosto w ręce Zajana. Nie nad Zajanem, tylko prosto w jego. Pięknie, Wiktor, ale piłka nasza, dobra, już miałem wrażenie, że ta piłka wróci do CJ-a. Dawaj, Wiktor. No i to jest, to są punkty piękne, ale naprawdę chyba dzisiaj, od dzisiaj nie będę lubił Valanciunas, ale tak jak nic do niego nie mam, jestem neutralnie nastawiony na niego, tak naprawdę dzisiaj mnie bardzo denerwuje i te jego ofensywne zbiórki. CJ, nie trafia, dobra. Dobrze tam Wemby widziałem, jakby właśnie wykluczył, można powiedzieć, Valanciunas z kolejnej ofensywnej zbiórki, a to jest fault, super. Czwarty CJ-a, to jest bardzo istotne. Możliwe, że znowu wróci na ławkę. Musimy atakować CJ-a. Wraca na ławkę właśnie, to jest to, o czym mówiłem. No to jest duża broń, oczywiście wiadomo, pokazał to w pierwszym meczu. Największą ich bronią jest Valanciunas dzisiaj, ale CJ jest bardzo ważną bronią. Zajana przeciwko Sochana, bo jest właśnie tej siłowej, można powiedzieć, walki. Mamy zbiórkę trzecią. Wemby naprzód. Keldon z pół dystansu. Keldon dzisiaj naprawdę nie jesteś sobą. Nie jesteś sobą, Keldon. Bo to nie powinien wejść po pierwsze, albo nie trafi łatwy rzut, albo nie pracuje sobie dobrego rzutu.
Alvarado. Niestety to wpada. No nie wiedziałem, że to da radę strzelić. Powiem tak, myślałem, że może właśnie spodłować. Jednak źle myślałem. Tak bywa. Devin Vassell, to może wpaść. I to wpada. Duża trójka Devina Vassella. Potrzebujemy Devina i Keldona też na pewno, żeby wygrać. Valanciunas. Dobra, bardzo dobra wybrana Wembanyamy. Kapitalna wybrana. Bez faulu go dobrze tutaj wybronił. Jeszcze nie złapał to, więc to źle. Zion. Valanciunas. Ingram. Na przykład to Devina Vassella. To jest mix matchup. Jeszcze podaję tutaj. Alvarado. No i znowu trafia. Alvarado się obudzi nagle, jak jakiś demon trójek naprawdę z niego nagle się teraz stanie, że on będzie rzucał każdą trójkę. Propos właśnie Alvarado, ja go tutaj mam przy sobie. To niestety nie wpadnie. My mamy teraz szansę na wyjście na remis. Alvarado wchodzi, Alvarado trafia. Time odbierzemy bez zaskoczenia. Ta trzecia kwarta niestety nie jest dobra w naszym wykonaniu. Wiedziałem, że coś może takiego kombinować. Piłka dla nas. Myślałem, że możemy z faulu, ale nie. On właśnie ma za dobrą skuteczność tego, żeby nie trafić w rękę. Ale Jup do Zaka Kolinca pięknie. To jest nasza asysta, mam 69 punkt zdobyty. Alvarado. Cody Zeller. Cameron Payne, leworęczny rzucacz, bo tak można powiedzieć shooter. No jednak nie trafił tutaj, to bardzo dobre wieści dla nas. Jeremy Sohan. Keldon, trójka nie najlepsza. No to jest to, o czym wiem. Keldon dzisiaj gra no po prostu dużo, dużo poniżej oczekiwań. Ingram. Dobrze go nie sfaulowałem, nie trafił. Piłka może do nas tutaj, piękne podanie i to... Dobra, trafimy, to jest najważniejsze. Chciałem layupa, ale ważne, że piłka jest w koszu. To jest dla mnie najważniejsze. Ingram też w pierwszym meczu. To były chyba jego statystyki z pierwszego meczu tam. Co właśnie przed chwilą pokazywali na dolnym rogu, na dole, jakby można powiedzieć, na tym pasku. Cameron Payne nie trafił, pięknie. Mamy też zbiórkę, naszą czwartą. Trey Jones. Wycofaj Trey. A dobra, podwójne krycie widzę. No dobra, Keldon Johnson, trójka. No i nie wpada, ale za koniec zbiera. Keldon Johnson trójka i znowu nie wpada. No mówię, box score Keldon Johnson. W tym momencie chcę zobaczyć. Jeden punkt, 0 na 7 z gry. No niestety. Tak gra ciężko będzie wygrać, jak no, ważna postać naszego zespołu, oczywiście tak gra. Cameron Payne. To wpada niestety. Dobra, piłka do nas do tyłu i nie trafiamy. A jednak trafiam, dobra. Bo ja nie trafiłem, ale gra mi pomogła, muszę powiedzieć. Dobrze, ale no, nie mogę tak nie trafić. Nie mogę tak momentu nie trafić, bo nie zawsze gra, by może powiedzieć w takim momencie, pomoże, jak powiedzieć, że pomoże. Ingram. Trafił to niestety. Piłka do nas, może Alvarado, naprawdę mi tak wybronił dobrze Jose Alvarado, bez stila, no szkoda. Ingram z pół dystansu próbuje od razu, myli się, tutaj mamy piątą zbiórkę.
Alley-oop do Collinsa, pięknie, mamy kolejne punkty. Będziemy prowadzić, to jest dużą na pewno wiadomością dla nas. I mamy jeszcze piłkę. Może jeszcze to trafimy? Ajajaj, byłoby to piękne, no nic. Trzecia kwarta nie poszła aż tak, jak się spodziewałem, że pójdzie. Nie poszła dobrze, ale co jest najważniejsze, dalej prowadzenie mamy. To jest najważniejsze. Najważniejsze, mam dalej prowadzenie. Asyst też pewnie tak, jednoznacznie asysta do Wembanyamy. No nie wiem, która w sumie, bo dużo asyst mieliśmy do Wembanyamy dzisiaj, a jedna z nich była właśnie assist of the game. Jak wrócimy, mam nadzieję, że będziemy dalej prowadzili, to mi wystarczy. Prowadzimy, ale dwoma tylko punktami, więc będzie na pewno bardzo, bardzo ciekawie. Wembanyama, aha, dobra, mamy podwójne krycie. Jeremy Sochan, trójka. I ta trójka wtedy nie wpada. Byłby to duży moment dla nas na pewno, jakby Jeremy trafił tą trójkę. Teraz każde punkty są na wagę złota. Zwłaszcza z dystansu. CJ, Shane Keldon. Aj, ten faul jest mój, ale dobra, to jest mój faul pierwszy, więc nie był jest taki zły faul, powiedziałbym tak. Ważne, że nie był taki faul shooting na przykład. Cody Zeller. Trzeba tutaj uważać. CJ ma miejsce i niestety wykorzystuje 85-85. Mamy remis. Wembanyama. Ten już nie powinien być alley-oop, ale najważniejsze, udało się podać. Jest double-double. Mamy 10 asystę. Mam podanie celne tutaj do Wiktora. 16 punkt Wiktora w tym meczu. Chyba tak. Aj, uciekł mi, znaczy no. Gdzieś tutaj po prostu źle tutaj się jakby można powiedzieć przemieszczałem. I potem nasz zawodnik jakby tak strasznie się przykleił do, można powiedzieć, do Zajana. Nie wiem, czy jakby miał magnes jakiś za mnie przyciągał. Nie mogę się jakby od niego odkleić. I nie mogę właśnie troszkę już jak najszybciej zareagować tam, naprawdę. To nie będzie trójka niestety. CJ trójka i to wpada. No naprawdę nie wiem, ten CJ jest za dobry. Jest po prostu za dobry. Podaję do Wiktora, ale ta piłka oczywiście nie jest... No ta naprawdę piłka nie jest mocna podana, naprawdę. Zając wsadem tutaj takim po prostu łatwym. CJ by mnie sfaulował pięknie, pięknie, to jest jego piąty faul, jeszcze jeden jest fouled out. To naprawdę jest duże. CJ właśnie przed tym pokazał, jak ważnym zawodnikiem jest. Mamy pierwszy właśnie 400 punktowy występ w playoffs. Mamy drugi rzut osobisty też celny. CJ oczywiście zostaje, no bo już jest taki moment. Ale jakby on byłby fouled out, no to byłoby pięknie. Jeszcze CJ rzuca, nie trafia jednak, super. Keldon Johnson, teraz by się przydała ta trójka od niego i nie wpada, no Keldon Johnson naprawdę. Ale to bounce piłka nasza, mamy duże szczęście, ale Keldon Johnson to jest chyba największa historia tego meczu. Największa jest negatywna historia tego meczu, a to jest wejście pod kosz, to jest wsad, pięknie. 43 punkt, możliwe, że nawet będziemy mieli pierwsze 50 punktów, są naprawdę w playoffs. Bunch Jonas pod koszem, Wemby jest przy nim, Wemby zbiera kapitalnie Wiktor. Jest to, co chciałem, faul i można powiedzieć, że tobie już dziękujemy, CJ McCollum. Ty już możesz iść, nawet nie wiem, czy na łapkę, po prostu możesz już, no ma już zakończony mecz naprawdę, pięknie. Nie ukrywam, że no, miałem mówić właśnie, że nie będę spamował to, ale będę na pewno polował na ten szósty faul na CJ i udało się już dość szybko to zrobić. A więc CJ McCollum zakończył swój udział w tym meczu. A my mamy prowadzenie w tym momencie jednym punktem.
Brandon Ingram. Na nim teraz będą, myślę, dużo polegać w akcjach. Podanie do Valanciunasa, który to nie kończy, ale zbiera. Alvarado. Uwaga teraz. Zion, ale przy nim jest Wemby. Wierzę w ciebie, Wiktor. Pięknie, o to chodziło. Wiktor Wembanyama. Pierwszy pik tutaj właśnie zablokował pierwszego pika. Pierwszy pik, może tak powiedzieć, żeby sprecyzować. Pierwszy pik z 2023 zablokował pierwszego pika z 2019. 3 minuty do końca. 3 punkty przewagi. Zion, troszkę łatwiejsze zadanie. Brandon Ingram jest tutaj wolny na rzut z dystansu. Valanciunas zbiera to. Jak oni wygrają, to głównie dzięki niemu. To głównie dzięki niemu. Trójka, to jest trójka. Pięknie, 48 punktów. To jest możliwe, że nasza najważniejsza trójka w dzisiaj, tak naprawdę. To jest nasza siódma już trójka, ale chyba najważniejsza dzisiaj. Alvarado. Ingram rzuca. To nie powinno wpaść, ale wpada. No. Jak on to trafi, naprawdę niesamowite. Aj, prosiłem o piłkę od tyłu Jeremy. Prosiłem o tą piłkę. Ja bym ją dostał, to byłoby świetnie. Uwaga, Zion tam ma za dużo miejsca wolnego. Nie wiem, co teraz właśnie będą kombinowali. Herb Jones, trójka, nie wpada. I Valanciunas z jakimś cudem tam nie zgarnia tej piłki też. Wejście pod kosz i to jest 50 punktów. Mamy 50-punktowy występ, pierwszy nasz w playoffs w karierze, w drugim naszym meczu dopiero w karierze, też w playoffs tak w ogóle. I też mamy mecz 50-10-5. Myślę, że jestem najmłodszym graczem w historii NBA, który miał 50 punktów w meczu playoff. Alvarado rzuca, to pewnie wpadnie, tak. No nie mogłem się też znowu przebić tam jakoś. Niestety mecz jest cały czas równy. Keldon. To dalej jesteś Keldon Johnson, dlatego daję ci podaję oczywiście. To jest to, co no, jednak jest też na pewno ważne. Jakby może nie grać się najlepiej, ale to dalej jest Keldon Johnson. To jest trójka od Jeremiego Sochana, która niestety nie wpada. Byłaby ogromna dla nas. Byłaby to ogromna trójka, ale niestety nie wpada. Ingram. Nie trafia, a kto zbiera? Jonas Valanciunas, który jest faulowany i end one. Mam dość tego gościa, Keldona Johnsona i tego, który rzuca rzuty osobiste, naprawdę, z dwóch różnych względów. Valanciunas nie trafia. Prosto w ręce Alvarado, no nie koło niego, tylko prosto w te ręce Alvarado, musiała ta piłka oczywiście pójść. Alvarado rzuca, Alvarado trafia trójkę. No mam dość, jak goście, którzy tacy nie powinni rzucać takie rzuty, rzucają takie rzuty, może jakoby, no, jakkolwiek to brzmi. Mamy wsad, ale na żaden też jest zmęczony ostro. Wstawaj, wstawaj szybko, nie ma czasu na celebrację. Uważaj na tego Alvarado. Ingram sfaulowany niestety. Oni wygrali ten mecz przez dwa aspekty główne. Przez to, że Keldon Johnson nie wstawił się na dzisiejszy mecz. A po drugie, przez to, że Valanciunas był to po prostu no, absolutną bestią w ofensywnych zbiórkach. Ryb do Wiktora. Próbujemy tutaj Herba Jonesa. Ważyć osobiste, przynajmniej żeby jeden nie trafił. Teraz, żeby nie trafił, to byłoby pięknie. No ale trafi niestety. Timeout. Total points in playoff game. Mamy już rekord. Najwięcej punktów zdobytych przez gracza Spurs playoffs. Nasz zawodnik cały czas tworzy historię. Aha, no dobra. Jeremy Sochan. To niestety nie wpada. Ajajajajaj, niestety. No szkoda naprawdę, bo po prostu tyle walczyłem o to sam nawet personalnie, a i tak nie wygrałem tego meczu niestety.
timeout ponownie. Zrobili dobre podwójne krycie niestety dla mnie. Mogłem, szukałem jakby podania, można tak powiedzieć, ale no tam akurat oczywiście Jeremy był niestety wolny. No wiedzieli też co robią. Ponownie spróbuję tutaj trójkę rzucić, no bo jednak... Ale i uderzyć Jeremiego, no to... Nie no, nie, 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 ten mecz po prostu... Końcówka się nie wyszła kompletnie niestety. No nic, są takie mecze, które dzieją. Jednak mogłem się spodziewać, że... No spodziewałem się na pewno jeden mecz nam zabiorą. Jak tak właśnie jest. No jednak dalej, nasz zespół, powtarzałem to wiele razy też, to dalej, to przecież jest zespół, który w rzeczywistości, jakby no można powiedzieć, no wiadomo, że oni mają Kobe'ego Jordana, ale to jest zespół, który w rzeczywistości nie będzie nawet, nie ma szans na play-in, a my jesteśmy first seedem, no i no mogę się spodziewać, że na pewno przegrałem ten jeden mecz. Liczyłem, że to nie będzie ten, ale jak Valanciunas gra jak, no nie wiem, jakby to powiedzieć, no on grał jak jakiś, nie wiem, Will Chamberlain, jeśli chodzi, no nie, jakby po prostu taki dominatorem, grał jakiś, nie wiem, no. Jeśli chodzi o ofensywne zbiórki, to nie wiem, jeden z najlepszych zawodników ogólnie jako zbiórkiem, no na przykład jak Dramat jakiś grał, na przykład wszystko co było pod koszem, czy to podofensywnie, czy defensywnie, on te zbiórki miał, cały czas naprawdę, to było po prostu, Wembanyama nie dał rady z nim dzisiaj sobie, co mi naprawdę też, no powiem tak, to są aspekty, które się da łatwo wymieniać. Po pierwsze, Wembanyama musi się postarać w następnym meczu, nie może po prostu Valanciunas się tak łatwo dawać, tutaj te zbiórki zgarniać, a druga rzecz, Keldon Johnson musi się pojawić, bo Keldon Johnson się dzisiaj po prostu nie pojawił. Nie wiem ile on skończył, 0 na 8, 0 na 9 z gry, po prostu zagrał chyba swój najgorszy mecz w całym tym sezonie, tam łącząc sezon zasadniczy i playoff, naprawdę był okropny po prostu dzisiaj Keldon i naprawdę liczę, że taki mecz drugi raz się nie wydarzy mu w tych całych playoffs. Dużo tutaj rekordu pobiliśmy, ale co z tego właśnie, nic z tego, te rekordy nam nic nie dają, bo mamy i tak porażkę. Zamieniłbym zwycięstwo na to wszystko, tak naprawdę, co robimy, bo jednak, co mi z tego 50-punktowego, przegraliśmy jakby, nic mi to nie daje tak naprawdę, spoko, fajnie, że to mamy, ale jednak byłabym właśnie wygraną. Jeszcze raz chcę zobaczyć właśnie, co my tutaj, attributes tak w ogóle, nie ulepszałem tutaj. Możemy sobie to ulepszyć. I teraz właśnie zobaczę, co sobie w ogóle ulepszyłem. Może powiedzieć, może nie co ulepszyłem, a co... Jakby jakie rekordy pobiłem tak w ogóle. Więc tak, pobiłem co dzisiaj? Dużo bardzo pobiłem. Tak, top 5 free pointers made in a playoff game, 7. Top 5 total points in a playoff game. Top 3 total, to jest team record, też top 3 to free pointers, top 4 free pointers made in a playoff game. Team record top 4 total points in a playoff game. Team record top 3 free pointers made in a playoff game. Team record top 3 total points in a playoff game. Po prostu krótko mówiąc, mam najwięcej. Czy ja nie mam najwięcej celnych trójek? No mi się wydaje, że jestem w top 3 free pointers made. Czyli nie mam chyba najwięcej celnych trójek w meczu przez gracza Spurs, ale mam na pewno najwięcej naprawdę punktów zdobytych w meczu playoff przez gracza. No więc spoko, ale przegraliśmy, więc niestety no jakby nie jestem w pełni szczęśliwy. Mam nadzieję, że następny mecz za to wygramy, a teraz będę już kończył. Dzięki wam za oglądanie, do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć!